Hejka! Witam was dzisiaj w 7 wrześniowym vlogu. Jest godzina 12, ja skończyłam lekcję. Tramwaj jedzie. I po prostu jestem mega szczęśliwa, bo tak kończyć lekcję to serio jest super uczucie. Czułem, że przez ostatnie 2 lata kończyłam zazwyczaj o 15:45, więc naprawdę się mega cieszę. A dlaczego tak jest? No bo po prostu uznałam w tym roku, że rezygnuję z rozszerzenia z angielskiego. To są tylko 2 lekcje w tygodniu, zostają mi 3 podstawy. Chociaż podstawy i tak są na poziomie właściwie rozszerzone na spokojnie. Więc maturę z rozszerzoną z angielskiego i tak będę pisała. A angielskiego po prostu będę się sama uczyła, jakieś tam książki czytając i po prostu oglądając seriale po angielsku, wiecie, już bez napisów albo z napisami co najwyżej angielskimi. Postanowiłam też dzisiaj wreszcie pójść do sekretariatu, odebrać moje świadectwo i moje nagrody za zeszły rok szkolny i patrzcie, ile tego jest. To znaczy w gimnazjum miałam książek parę razy więcej, ale to jest liceum, więc w sumie i tak się z tego cieszę, co mam. Bardzo się z tego cieszę. Najpierw 2 książki za tegoroczną Olimpiadę Przedsiębiorczości. Ja tam byłam finalistką, także no jakieś tam książki mi teraz przyszły. Pewnie były też do dobrania od razu na zakończenie roku szkolnego zeszłego, ale mnie na zakończeniu nie było. Więc no dzisiaj tę książkę dobrałam. W ogóle przez chwilę myślałam, że dosłownie nic nie dostanę poza zaświadczeniem no z tej olimpiady, ale no jednak książki są. Sztuka prezentacji i zrozumieć finanse. Ta książka pewnie się przyda do olimpiady wiedzy ekonomicznej w tym roku. No bo oczywiście w tym roku nie osiadam na laurach, tylko jadę dalej z olimpiadkami. Dlatego tak bardzo się cieszę z zeszłorocznego finalisty, bo mam już wstęp na studia i jakby no na maturach aż tak bardzo mi zależeć nie musi i po prostu jakby mogę, wiecie, się skupić na olimpiadach i to jest takie no fajne uczucie. Więc polecam każdemu jak najmocniej robić olimpiady, szczególnie w 2 klasie, żeby się właśnie maturalną klasą nie przejmować i nie stresować. Kolejna książka to Polska Cuda Natury. I jest tutaj nagroda dyrektora szkoły, no dla mnie, za no, finalistę z olimpiady. O! Jeju, jak ładnie! Jeszcze nigdy tam nie byłam, w sensie w Dolinie Pięciu Stadłów, ale bardzo bym chciała pojechać i pewnie w przyszłym roku, jak będę miała najdłuższe wakacje życia, to no, muszę tam pojechać i się wybrać i pochodzić po górach, bo generalnie ja uwielbiam chodzić po górach. Widzę, że jest tutaj właśnie dużo o górach. I się bardzo cieszę. Super. No i ostatnia już książka to Cuda Chorwacji. W ogóle w tym roku byłam w Chorwacji, więc może akurat bym mi się mogła przydać na wakacjach, gdybym ją odebrała przed wakacjami na zakończeniu. Ale trudno, będzie na kiedyś. O, tu jest znowu zareprezentowanie szkoły w imprezach sportowych. Jest jakieś tam biegi przełajowe, nieprzełajowe, indywidualne. No, trochę tego było. Co ja mogę powiedzieć o kuchni Chorwacji? Wszystko jest bardzo mocno posolone. Tak naprawdę bardzo. Jak byłam z Miśką w jakiejś tam restauracji, zastanawiałam się, czy brać frytki, czy nie brać frytek. Uznam, że może jednak nie. A potem właśnie Miśka sobie zamówiła, spróbowałam jedną czy dwie i takie jeju, ile tu jest soli. A wiecie, ja normalnie no, nie solę prawie w ogóle, więc jakby dla mnie najmniejsza ilość soli jest wyczuwalna, a serio Chorwaci tak porządnie solą, nie żałują tej soli. O, widzę, że jest szybenik. Właśnie w tej miejscowości naprawiałam swoje zęby tymczasowo. Tam w ogóle po drodze do szybyniku z Bettiny był taki ładny most, ale nie wiem, czy on tutaj gdzieś będzie. Ja mam fajne zdjęcia na lustrzance. Dzisiaj do Wrocławia przyjechała Miśka, no i udam się z nią na spotkanie. Właśnie w sumie dawno nie widziałyśmy, no i już się trochę za Miśką stęskniłam. W sumie nie widziałyśmy się jakoś od połowy sierpnia. Długo, za długo. Takie krótkie porównanie. Bjolchem kontra Matwis. Chodzi mi tutaj o liczbę książek. No ja mam tutaj jeszcze między zeszytami jakieś tam książki, ale no w sumie to mam tyle tego i tak to są jakieś tam inne rzeczy w ogóle niezwiązane ze szkołą. A tutaj sama biologia i chemia. Wow! Dopiero teraz to zauważyłam. Chociaż w sumie ja mam dużo materiałów takich
podrukowane, no bo Wera właśnie ma książki, a ja akurat do olimpiady mam tutaj jakieś materiały i tutaj. No i tutaj mam wszystko z 3 lat liceum. W sensie razem z zeszytami i z podręcznikami. No, a tutaj to nie sądzę, żeby Wera miała jakieś wszystkie stare zeszyty. Mam na dzisiaj nawet domowe żarełko, no bo wczoraj w szkole nie byłam, się źle czułam i no po prostu przyjechałam dopiero późno wieczorem. A w ciągu dnia no, sałatka była w domu zrobiona, taka po żydowsku, czyli ziemniaki, jajka, sól, pieprz i słuchajcie, domowy majonez. Wczoraj z siostrą robiłyśmy pierwszy raz majonez, taki wiecie, nie aż taki świński jak kupny, w ten sposób opowiem. Cieszę się bardzo, bo mam właśnie dobre jedzonko na teraz. Powinnam iść trochę pobiegać dzisiaj, bo jutro mam, że tak powiem, do przebiegnięcia 2 kółka, bo jakby wiecie, będą wybierać po prostu osobę do tej sztafety na przełaje. I wypadałoby się postarać, a że właściwie prawie w ogóle nie biegam przez ostatnie 2 miesiące. Nie no, w sanatorium biegałam, czyli jeszcze 2 miesiące temu coś tam biegałam. Pamiętam, w zeszłym roku był taki jeden bieg, to było przełaje, ale indywidualne. I tam byłam właśnie, nie wiem, jako 16, 17, 18, coś takiego, na ponad 80 osób i byłam z siebie mega dumna, ale po prostu to było tak, że 2 dni wcześniej albo 3 przebiegłam sobie z siostrą tak o półmaraton, w sensie prywatnie, co nie, że taki zorganizowany, tylko po prostu przebiegłyśmy i potem policzyłyśmy, ile przebiegłyśmy. A ja teraz się pakuję i idziemy na miasto. Jak ja się cieszę, że tak szybko skończyłam lekcję! I wreszcie się rozpogodziło! Nie lubię, jak mi auta jeżdżą, bo nie wiem, czy mnie słychać. Paf! W ogóle przed chwilą zwiał mi tramwaj, więc teraz idę na nogach na Kromera po rower miejski. A zwiał mi tramwaj, także byłam przy drzwiach wyjściowych, które były no jeszcze zamknięte i nie mogłam ich otworzyć kartą, tylko musiałam prosić wychowawcę, no bo do 13.40 są drzwi zamknięte. W sensie nie da się wejść na kartę magnetyczną. No i tylko patrzyłam, jak mi tramwaj odjeżdża. No od drzwi do przystanku jest ze 100 metrów, nie więcej, no i tak tramwaj mi uciekł. Za to się przespaceruję, więc jest trochę zdrowiej. Przyjechałam do rynku, niestety z Miśką się widziałam bardzo krótko, no bo umawiałyśmy się w jednym miejscu, ale potem się okazało, że muszę jechać w drugie szybko i ja po prostu wyjechałam za nimi i tak się znaleźliśmy dopiero po ponad 1,5 godziny mojej jazdy, więc no po prostu mało czasu teraz zostało. Dziękuję, bo Miśka musiała wracać już do siebie. Także ja sobie teraz obejdę tutaj rynek i wracam też do siebie ogarniać lekcje. Zbyt długo w internacie nie wysiedziałam, zrobiłam tylko zadanie z niemieckiego, no i przyjechałam do siostry. Muszę sobie jakieś spodnie kupić, przyjechałam też na jedzonko przy okazji i jeszcze potem będziemy szły do TK i Maxa i powinnam balony kupić na urodziny, ale to pewnie wszelkie sklepy będą nieczynne. Nie chcę takiej całej mieszanki balonów, tylko złote i srebrne balony. Moja dzisiejsza obiad o kolacja to jest mac and cheese. Dzień dobry, dzisiaj myję gary. Zarobiłam na jutro wszystko to, co miałam. Od jakiegoś tam polskiego, przez matmę, fizykę, po niemiecki. Za parę godzin wstaję do szkoły. Mam... A na 8.10, 15 jutro. Więc nie jest tak najgorzej, jak jest na 7.25, jak dzisiaj miałam. Wtedy jest źle, ale tak to jest w sumie spoko. Ale już bardzo mi się chce spać.
i też muszę jakoś jutrzejszy dzień zaplanować i kupić te balony, które tak bardzo potrzebuję i szukam od jakiegoś czasu, ale przez internet ich nie chcę się zamawiać, no bo to z koszty dostawy i czekanie to nie dla mnie. Ja już serio zasypiam, więc pora się pożegnać i widzimy się jutro. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Czekajcie na kolejne. Do zobaczonka. Pa, pa.